mogę mówić. Dobry wieczór Państwu. Nie tylko żeśmy zaczęli, ale tak właśnie ma być. Proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie w sali koncertowej Miejskiego Domu Kultury na ostatnim koncercie związanym z naszym jubileuszem 20-lecia Jazz Center w Łańsucie. Ta piękna teczka królowała od 1999 roku do roku 2009, kiedy jazz musiał zostać zamknięty i dzisiaj powraca prawie tylko w sercach i umysłach, ale na bardzo wysokim poziomie. Wracamy do roku 2019. Państwo pamiętacie, w październiku wspaniały wieczór z fagotami, kwartet fagotowy filharmoników krakowskich, potem kwartet puzonowy, potem wspaniały Bogusław Morka i trio jazzowe z Krakowa Młodych Chłopców Nadzieja Jazzowa. Proszę Państwa, gościmy dzisiaj bardzo ważnych Polaków. Polaków, na których czekałem 10 lat. Po przerwie Państwu powiem, jaka była historia spotkania z Państwem Kukami. W każdym razie przywitał Was solista Opery Krakowskiej i Opery Narodowej, jego piękna małżonka Agnieszka i korepetytor solistów Opery Krakowskiej, kiedyś poprzedniczka, źle powiedziałem, następczyni pani Ireny Cylińskiej, która tutaj była z nami przy Adamie Zdunikowskim, Adamie Sobierajskim, Tomaszu Wronie, Janie Zakrzewskim. Pani Krystyna Kutnik. Taką ma bardzo wysoką funkcję, przez jej ręce przychodzą wszyscy śpiewacy. Proszę Państwa, wieczór będzie jakby w trzech wymiarach, bo będzie i kolęda, i Moniuszko, dopiero co zakończony rok moniuszkowski, 200-lecie urodzin tego wielkiego Polaka. Będą piosenki napolitańskie, będzie piosenka filmowa i piosenka rozrywkowa. W przerwie powiem o sponsorach, bo to jest ostatnie moje wystąpienie po przerwie, a podsumuje wszystko szef działu artystycznego Miejskiego Domu Kultury, pan kierownik Adam Opałka, a za chwilę znowu wspaniałe głosy Agnieszka i Tomasz Kukowie i pani Krystyna Kutnik, korepetytor solistów Opery Krakowskiej. Dziękuję. Nie śmiej się pani, ja czuję, co stanie, to amor swe sidła chwyci mnie. Poczuć za miłość, to ogień i miłość, sam nie wiem, jak nazwać rzeczy te. Cześć.
zaszczyt i przyjemność, że możemy dzisiaj być tutaj z koncertem noworocznym w Łańcucie. Pragniemy z całego serca, aby każda z wyśpiewywanych przez nas melodii była życzeniem spełniających się marzeń dla każdego z Państwa. Pragniemy nieść Wam melodię miłości, szczęścia i pomyślności. Tego chcemy Wam życzyć od nas, artystów, pani Krystyny Kutnik, czołowej artystki opery, mojego męża Tomasza, moim własnym. Drodzy Państwo, wszelkich błogosławieństw, przede wszystkim pomyślności i zdrowia. Ale jak to powiadali, ponoć najważniejszym życzeniem w dniu dzisiejszym powinno być życzenie szczęścia, bowiem wieść niesie, że na Tytaniku wszyscy byli zdrowi i bogaci, a szczęścia nie mieli. Drodzy Państwo, przywitaliśmy Was znanym kieburowskim motywem Brunetki Blondynki, a później był duet, który wspólnie artysta ze swoją cudowną małżonką, śpiewaczką Martą Egert wykonywali wielokrotnie, bawiąc publiczność. W dzisiejszym wieczorze zapraszamy Państwa do wysłuchania wielu przebojów z repertuaru Jana Kiepury, przebojów operetkowych, a także miłosnych duetów i operowych arii. A zaraz Państwo usłyszycie jeden z cudownych fragmentów spopularyzowanych przez naszego Jana Kiepurę, czyli Niną. Niną, ach, uśmiechnij się. Niech to będzie cudowne życzenie uśmiechu dla każdej z pań siedzących dzisiaj na widowni, aby ten uśmiech czarował świat dookoła nas, bo tak jak będziemy czuli w sercu, tak pięknieje nasze otoczenie. Niech pięknieje razem z Państwa uśmiechem, oby nigdy go nie zabrakło. A zaraz później przeniesiemy się w krainę hiszpańskich rytmów. Usłyszycie Państwo Dziewczęta z Barcelony. Będzie to fragment operetki Clivia Nico Dostala i później nieco latynowskich rytmów Granada. Zapraszam Państwa.
Różne ma ona odcienie. Ta radosna, ta wzniosła i ta nieszczęśliwa. Pragniemy zaprosić Państwa teraz w podróż. W podróż all inclusive. Z Paryża do Mantui. Śladami dwóch wielkich bohaterów oper Verdiego. Pierwszą z nich będzie słynna paryska kurtyzana Violetta Valery, której wydawało się, że kochać jej niepodobna, a jednak i do niej miłość zapukała bardzo niespodziewanie. Kobieta teraz bije się z myślami, jak to? Przecież zawsze jestem wolna, przecież mnie kochać nie wolno. A dlaczego, kiedy słyszę jego głos, kiedy zbliża się do mnie, moje serce drży i pragnę być zwykłą kobietą? Violetta Valery i Sempre Libera, zawsze wolna, Stretta, Straviaty, Giuseppe Verdiego, a zaraz potem o tym, jak płonne jest szczęście i o tym, jak płucha jest kobieta, zaśpiewa lekkomyślny nieco książę Mantui, czyli słynne La Donna e Mobile z opery Rigoletto Giuseppe Verdiego w wykonaniu Tomasza Cooka. A naszą orkiestrą dzisiaj dyryguje znakomita pianistka i nasza przyjaciółka, cudowna Mołdawianka Krystyna Kutnik. Thank you.
Drodzy Państwo, publiczność chora, jak nie ma tenora. Bez tenora niestety nie może się obyć żadne wspaniałe wydarzenie artystyczne, ale to i dobrze. Mamy to niebywałe szczęście, że dzisiaj dla Państwa wystąpi też świetnie zapowiadający się tenor, który przyjechał tutaj i którego przedstawimy Państwu jako niespodziankę. To 10-letni młody człowiek. Prywatnie syn naszej wspaniałej pianistki, Krystyny Kutnik, Piotr Kutnik. Piotr jest już bardzo doświadczonym artystą, ponieważ jest solistą słynnego musicalu Król Lew, gdzie kreuje rolę głównego bohatera, małego Simby. Jest niezwykle umuzykalnionym dzieckiem, znakomicie gra na trąbce i zdobywa pierwsze nagrody na międzynarodowych konkursach. Dzisiaj dzięki uprzejmości rodziców, którzy są naszymi przyjaciółmi, ponieważ przyjaźń, miłość i rodzina to najważniejsze wartości. Tych wartości na co dzień życzymy Państwu w nadmiarze, bo ich nigdy nie zbywa. Piotr Kutnik zaśpiewa dla Państwa piękną pieśń Mama, son tanto felice. Mamo, jestem bardzo szczęśliwy. A zaraz po nim nieco starszy tenor. Mam to szczęście, że prywatnie mój mąż, wciąż ten sam od 27 lat. Zaśpiewa dla Państwa pieśń, którą spopularyzował nasz wspominany dzisiaj Jan Kiepura. A to imię Jan jest nam bardzo bliskie, bo nie dość, że Jan Kiepura prowadzi nas przez różne sceny i estrady świata i Polski, szczególnie naszej ukochanej ojczyzny, ale dzięki pewnemu Janowi z Łańcuta jesteśmy dzisiaj tutaj. I pani Janie Grabowski, i pani Janie Kiepuro, dziękujemy wam za to, że możemy tak cudowną, uśmiechniętą i ciepłą publicznością dzisiaj wystąpić. Ta energia od Państwa płynie do nas, jesteśmy za to wdzięczni, bo wdzięczność to jest coś, co czujemy, kiedy wychodzę na scenę, to pierwsze, co myślę, to myślę to, dziękuję, że jesteście i naprawdę Wam dziękujemy, że tutaj jesteście, a my mamy sens robić to, co robimy. Wszystkiego dobrego i proszę przyjąć owacjami naszego najmłodszego artystę, który dzisiaj dla Państwa zaśpiewa piękną pieśń Mama, są tanto felice, a potem Kujawiak Wieniawskiego do słów Jana Kiepury w wykonaniu innego tenora Tomasza Kuka przy fortepianie Krystyna Kutnik.
kwiat, cudowny cały świat. Lecz świecie piękniejszego od Mazura, od naszego, do Nawełka, Krakowiaka, do Podkujawiaka. Dalej więc do Kujawiaka, stawaj sucho, stań czucho, do Mazura ognistego, do tańca polskiego. Przypomnisz ten cudny czas, gdy cię spotkałem pierwszy raz. Po ogrodzie pachniały bzy, na kwiatach śniły kropel łzy. W oddali kołysał dzwon, to echa wiosła drogi tom. Przeminął ten cudny dzień, jak złotych marzeń krótki sen. Na cześć naszego wielkiego mistrza jeszcze dziś tam pobrzmiewają. Pragniemy i my dzisiaj uhonorować jego obecność w polskiej muzycznej literaturze i literaturze patriotycznej. Jako Zemysgór, kiedy co widać po naszym krągłym licu, bo Józek samych spod samsieńkich tater, a babka moja była pierwsza prymistka Podhala, hej? Dziadońka na skrzypcach pięknie wywijała. Ja nie umiem, ale śpiwą. Mój mąż góral sądecki. Nasza dziewczyna przy fortepianie góralka mołdawianka. No to będzie halka. Zaproponujemy Państwu dwa fragmenty. Najpierw dumkę halki z pierwszego aktu, kiedy to biedna góralka dziewczyna ma jeszcze nadzieję, że ukochany panicz Janusz będzie ją kochał do końca życia i zaopiekuje się nią i jej nienarodzonym dzieckiem. Wtedy jeszcze myśli, że przyjdzie na spotkanie i że będzie wiodła z nim szczęśliwe życie. Ale potem usłyszycie Państwo tęskną dumkę Jątka, przyjaciela Halki. Kochała go, niestety dziewczyna nigdy nie będzie, ponieważ pokochała panicza, a dziwię się jej. Król zawsze lepszy. Jątek zaśpiewa dla Państwa, szumią jodły na gór szczycie. Dlatego zapraszam do wysłuchania tych dwóch fragmentów. Akt pierwszy, a później akt czwarty. Dumka Jątka, nieszczęśliwie zakochanego w Halce. Najpierw dumka Halki, nieszczęśliwie zakochana w Januszu. A mogłoby to ułożyć zupełnie inaczej. Yeah!
1999 roku za zgodą władz, żeby nie było wątpliwości, władz łańcuckich i władz krakowskich, samorządu krakowskiego i samorządu łańcuckiego, a w pierwsze został powołany przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Oddział w Krakowie, a myśmy stali się jedyną filią w Polsce tego oddziału. I od tego czasu nastąpił wspaniały pochód wielu doskonałych koncertów na najwyższym poziomie. Jak mówi prezydent Majchrowski, w Krakowie mówiono o łańcucie na każdym rogu ulicy. Tak, to prawda. Można do niego zadzwonić. Stanąłby na baczność i powiedział, cośmy dla kultury polskiej zrobili. Proszę Państwa, ale wracamy do dzisiejszego wieczoru. Za momencik usłyszycie Państwo jedną z najpiękniejszych arii. Arię Cagna. Ruggero Loncavaliego z Pajaców, Lidi Pajaccio, nie płacz Pajaccio. Tą historię, o której do końca nie wiedziałem, opowiadała mi przed laty tu wielka gwiazda śpiewu, którą wymieniałem, pani Wanda Polańska, jeden z największych głosów świata. I właśnie ona opowiadała mi o sytuacji smutnej, wzruszającej. Mianowicie Enrico Caruso, jeden z najważniejszych śpiewaków operowych historii tego głosu, nie jakiejś specjalnej urody mojego wzrostu, mojej grubości, miał piękną narzeczoną i któregoś dnia tą narzeczoną uprowadził mu niezwykłej przystojności, podobnej do pana Tomasza Kuka, fantastyczny śpiewak, chórzysta z Metropolitan Opera. I jak Enrico Caruso się o tym dowiedział, ogromnie to przeżył. I wychodząc na deski Teatru Nowojorskiego, prawdziwymi łzami płakał na scenę, a zdradzała go charakteryzacja i rozmazane oczy. I właśnie tą arią zaczniemy drugą część koncertu. Proszę Państwa, jeszcze ze znajomością Tomasza Kuka. On przed laty, w 2011 roku, jest tu trochę daleko, ale może Państwo potem to zobaczycie, organizowaliśmy koncert poświęcony świętemu Janowi Pawłowi, ówcześnie jeszcze wtedy Janowi Pawłowi papieżowi. I było tu na tej scenie trzech tenorów. Adam Zunikowski, Adam Sobierajski i miał być właśnie Tomasz Kuk, ale wtedy miał ważny kontakt poza Polską i nie mógł zdążyć do Łańcuta dojechać. Bardzo to przeżywał i równocześnie myśmy byli w kropce, on także, szukaliśmy na prędce cenionego głosu. I Zunikowski szukał, i Sobierajski szukał, i Kuk szukał. I właśnie padło na wielki głos młodego chłopaka, przyjaciela państwa Kuków, Witolda Wronę, który cudownie zastąpił pana Tomasza w tamtym wieczorze. Wspaniały wieczór, aż niebiesko było od fioletów prałackich z Krakowa i z Przemyśla. I ta radość po tylu latach została dzisiaj przygotowana i dla mnie, i dla niego. A więc Tomasz Kuk w tej wzruszającej arii pajaców. Dzisiaj nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś mu porwie żonę. Wielki chłop. Ani mnie, ani nikomu. Ale właśnie na pewno udzieli się nam wzruszenie. Bo to wspaniałe, kochające małżeństwo, więc nie ma żadnego zagrożenia. Proszę Państwa, Lidi Pagliaccio, Tomasz Kuk i korepetytor solisty Opery Krakowskiej, Krystyna Kutnik, wzruszającej arii Ruggero Loncavaliego z Pajaców. Tu sei pagliaccio.
Przywitaliśmy Państwa światowym repertuarem. Pan Jan Grabowski zapowiedział pierwszą z wzruszających arii Ridi Pajaccio z pajaców Ruggiero Rencavallo. Tomasz ma szczęście, ponieważ ja mu takiego numeru na pewno nie wykręcę. Państwu dedykowałam arię Lauretty. To sztandarowa postać z Gianni Schicchi, Giacomo Pucciniego. Zresztą Puccini to nasz ukochany kompozytor. Za tydzień zapraszamy Państwa serdecznie na nasze spektakle Turandot do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie kreujemy główne role. Puccini wiedzie nas przez życie i mam nadzieję, że Państwo też kochają jego muzykę. Ale żeby nie było tak koturnowo, tak opornowo i tak bardzo ciężko, chcieliśmy teraz zaprosić Państwa do wysłuchania fragmentów muzyki z literatury operetkowej. Pierwszym dedykowanym utworem będzie znana pewno wszystkim Wielka Sława to żart. I tutaj pierwsza prośba do Państwa dzisiejszego wieczoru. Jeżeli tylko będziecie Państwo chcieli uczynić nam ten zaszczyt, wielki honor i zaśpiewać z nami choćby te fragmenty, które słyszycie i które gdzieś tam w duszy Wam grają, śpiewajcie, nie bójcie się muzykować, bo śpiew to jest coś, co jest ponad wszystkim. Ponad wszystkim, co dzieli, śpiew jest tym, co łączy. I abyśmy byli połączeni tym pięknym muzykowaniem i frazami, które płyną prosto z serca. Tomasz Kuk przy akompaniamencie naszej mołdawianki Krystyny Kutnik zaśpiewa Wielką Sławę, która nie jest żartem, prawda? Tak, żartem nie jest, aczkolwiek czasami jest. To zależy, jak się na to spojrzy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale oczywiście żarty żartami. Oczywiście powielam prośbę mojej szanownej małżonki, jeśli Państwo zechcą, a myślę, że na pewno tak, więc proszę się dołączyć do wspaniałego refrenu. Wielka sława to żart, no bo niestety tak w istocie jest, że ta sława to jest takim wielkim żartem, a później, no co, będę dalej kontynuował. Wszyscy wiemy, co się dzieje później. Także. No to śpiewaj tenorze. Rodowo mój smocna kurwa, w herbie moim wiatry dwa. Dziś sługa, jutro jaśnie pan, lecz mógł przekory wciąż ten sam. Alchemik szczęścia fałszy szkat, połyka czołg jest pryczka, szarlata mi zaklinacz wężów, czarodziej wolny znacznych mężów. Oh,
zapraszamy Państwa w krainę miłosnych uniesień. Zaproponujemy trzy znane duety z popularnych operetek. Będzie to najpierw fragment z bardzo orientalnej operetki Krainy Uśmiechu Franza Lehara, czyli duet Kto dał nam klucze do miłości bram? Z pewnością niejednokrotnie zastanawiacie się Państwo nad tym, skąd ta miłość się bierze, tak nagle przychodzi. Nas dopadło i tak sobie trwamy. Podyskutujemy o tym jeszcze z małżonkiem przy tym duecie. A potem fragment, który na pewno Państwo rozpoznacie. Usta milczą, dusza śpiewa z wesołej wdówki. I tutaj liczymy na współpracę z szanowną publicznością. I ten ostatni duet określimy jeszcze jednym fragmentem, który jest bardzo taneczny i pewno też Państwu znany. W rytm walczyka serce śpiewa z księżniczki Czardasza Kalmana. Tutaj myślę, że też Państwo będziecie mieli pole do popisu, a widzę, że talentów tutaj zagłębię. Więc Polacy, do boju! Miłości w dom, wschód, miłość, serca, zamknie od nas.
Państwo, teraz troszeczkę zmienimy nastrój. Było operowo, było dramatycznie, było operetkowo, lekko zwiewnie, a teraz będzie odrobina innego gatunku. Musical. Pojawią się koty. Koty Andrew Lloyda Webbera i słynne memory, czyli pamięć. To taka dumka Grisabeldy, kocicy, która rozważa nad swoim życiem. Historia powstania tego utworu była bardzo ciekawa, ponieważ Andrew Lloyd Webber bardzo nudził się podczas czekania na długi lot i nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić, kupił tomik wierszy o kotach. Czytał je, a później powstał taki pomysł, żeby na ten temat właśnie stworzyć słynny musical, do dzisiaj święcący duże sukcesy na różnych scenach. A zaraz po tym fragmencie usłyszycie Państwo kolejną niespodziankę w wykonaniu naszych dwóch młodych tenorów i będzie to także moment, w którym mam nadzieję, tak pięknie jak poprzednio, będziecie nam Państwo swoimi głosami towarzyszyć. To jest największa radość, kiedy płynie energia śpiewu z obu stron, bo wtedy my mamy takie cudowne, serdeczne stereo. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to Państwa ciepłe przyjęcie. A teraz musical. Koty. Oh!
postaram się, znaczy poinformuję Państwa, jeśli Państwo nie wiecie, że akurat ta słynna włoska piosenka została napisana dla uczczenia kiedyś otwartej kolejki linowej na Wezuwiusz, także jest to po prostu taki hymn włoski. Do góry, do dołu, kolejka jeździ, prawda? Tak, więc to jest taka popularna włoska piosenka napisana z i wystąpienie dla Państwa właśnie w tej kolejce góra-dół. Dwaj tenorzy, Piotr Kutnik i Tomasz Kutnik. Oraz chórze Łęczyckiego Miejskiego Domu Kultury, którzy mieli zaszczyt z nami tutaj dzisiaj występować. Teraz kolejny fragment, także do wspólnego zaśpiewania. Troszkę hiszpańskie teksty, troszkę hiszpańskie rytmy, ale z polskim bardzo znanym każdemu z nas kontekstem. I myślę, że Państwo się łatwo zorientujecie, w którym momencie i jakimi słowy należy włączyć się do śpiewania tego utworu. Sei tu bella, vedi da
przenieśliście nas państwo w magiczny świat przepięknych pieśni. Bardzo dziękujemy. To wzruszające momenty, kiedy państwo stoicie tutaj przed nami i czujemy, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Jesteśmy wdzięczni i błogosławimy ten moment, ten wieczór i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, bo Łańcuch to cudowne miejsce. Będzie nam, mam nadzieję, jeszcze dane gościć u państwa, a państwa gościć u nas w Teatrze w Operze Krakowskiej, do której z całego serca zapraszamy, Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru Opery Narodowej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko chcę podziękować jednej osobie, pan Jan Grabowski. Panie Janku, bardzo dziękujemy za paną pasję, inicjatywę. Wielkie brawa. Panie Janku, zapraszamy tutaj. I myślę, że już po tym pisie jeszcze raz pan Jan Grabowski powie, jak zawsze, ciepłe, dobre i mądre słowa dla artystów, dla publiczności łańcuskiej, która jak zawsze jest bardzo wrażliwym odbiorcą, czego państwo doświadczyli w pracach. Zaproszenie. Dla państwa wszelakiego dobra, dużo szczęścia, radości, pomyślności. No jest, oczywiście jesteśmy na progu nowego roku, więc dla państwa wszystkiego dobrego. A skoro jesteśmy jeszcze w okresie kolędowym, jeśli państwo nie macie nic przeciwko temu, żebyśmy wszyscy tak rodzinnie zaśpiewali dwie wspaniałe polskie kolędy z towarzyszeniem
kochana publiczności, musimy się pożegnać i żal nam stąd odjeżdżać, dlatego też będziemy się cieszyć pobytem w Łańcucie dzięki uprzejmości pana Jana Grabowskiego jeszcze do jutra i mamy nadzieję zobaczyć te wszystkie cudowne zakątki tego miasta i czerpać z tej energii, którą państwo tworzycie. Serdecznie wam dziękujemy i życzymy, aby każdy dzień państwa był wypełniony szczodrobliwością tych wszystkich dóbr, których potrzebujecie w każdej dziedzinie życia, w domu, w pracy, w szkole i w każdym kroku waszego codziennego bieżenia ku przyszłości. Niech to będzie dobry czas. Niech dzieje się dużo dobra i dużo dobrego, dużo piękna, dużo muzyki i najwięcej, ile się da miłości, którą pomnażajmy jeden, budując pomost porozumienia z drugim. Wszystkiego dobrego. Żegnają się z państwem pianistka opery krakowskiej, koncertująca mołdawianka.